Cześć, nazywam się Jasiek Janek lub Jan Holoubek i zapraszam wszystkich na 20. jubileuszową edycję Plus Camerimage w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy. Będziemy się świetnie bawić. Pierwsze wspomnienie, no to jest Czarny Kot, tak? Klub. Wspólne mieszkanie z znajomymi z roku w hotelu, w pokoju dwuosobowym w 12 osób. Wszyscy mieli jedno nazwisko, żeby pani na recepcji się nie czepiała. No i pamiętam aulę, w której były projekcje, taką no, fajną atmosferę, niesamowitą dla nas, studentów, i atmosferę i oglądania filmów, i też fajnej zabawy po prostu. Ja wspominam warsztaty z Rogerem Dickinsem. Bardzo, bardzo mi się podobało to, co on robił. Cały czas żyję takimi marzeniami. Staram się utrzymywać w tym stanie studenckich takich pragnień, bo nie chciałbym się jakoś żyć w takim poczuciu, że już nie wiem, wszystko wiem i co będzie i tak dalej. Cały czas żyję taką nadzieją na kolejne wspaniałe projekty i że po prostu, że wszystko jest cały czas przede mną, a nie za mną. A to, co jest za mną, jest po prostu tylko fajnym doświadczeniem i kolejnym jakimś tam krokiem w zdobywaniu szlifów zawodowych. Natomiast ja cały czas żyję takim młodzieńczym jakby zapatrzeniem się w przyszłość, jeśli można tak to ująć. Doradzono mi rodzina, żebym może poszedł na wydział operatorski, żebym się zaczął przygotowywać do tego, bo to jest taki dobry zawód. Ja nie za bardzo wiedziałem, co to oznacza. No ale jak się zacząłem temu przyglądać i uczyć i przygotowywać do szkoły filmowej, no to zacząłem też poznawać, o co chodzi, i w szkole się nauczyłem, o co chodzi. I teraz rzeczywiście uważam, że to jest bardzo ciekawy i piękny zawód. Ale nie szedłem z takim przekonaniem do szkoły. Supermarket jest cały oświetlony światłem jarzeniowym, które jest skażone brudnym, takim zielonym szlajerem, który wychodzi dopiero w materiałach. Film kręciliśmy na taśmie, więc dodatkowo było to jakoś tam bardziej precyzyjnie trzeba było pracować na planie. No i no, moim zadaniem było po pierwsze sprostać temu technologicznie, tym bardziej, że reszta obiektów, które niby są w tym supermarkecie, nie są w supermarkecie, tylko są dosztukowywane w innych lokalizacjach. Oprócz tej hali sprzedażowej, cała reszta to jest porozrzucana po całym mieście, i wnętrza, i plener gdzie indziej, i tak dalej. Więc jakby złożyć te wszystkie przestrzenie w jedną autonomiczną przestrzeń. No i takie artystyczne wyzwanie, żeby to nie była tylko rejestracja, ale żeby ten supermarket stał się jakimś takim wielorybem, takim molochem, który jak cię połknie, to po prostu... To cię wypluje. No albo tam już nie wyjdziesz stamtąd. Znaczy, nie chcę zdradzać, o czym jest film, ale to... Świadomie zdecydowałem się nie używać żadnych okien. Na przykład, mimo że niektóre wnętrza miały okna, myśmy je zamykali, żeby ten supermarket był po prostu jakimś takim oddzielnym światem, który jest odcięty od zewnętrznej rzeczywistości, i dlatego tam się rozgrywa taki horror, bo ci ludzie po prostu są tam jakoś oderwani od rzeczywistości też, bohaterowie. No więc taka odważna decyzja, że nie ma okien, nie ma światła dziennego, wszystko jest robione jarzeniowym, nieestetycznym, teoretycznie nieestetycznym światłem. Ale jeżeli się przyjmie jakąś koncepcję i się jest konsekwentnym w niej, to nagle można z tego zrobić coś interesującego. Oczywiście wszystko kręciliśmy po nocach, kiedy nie ma klientów, i oni musieli w tym czasie pousuwać wszystkie znaki towarowe, które wskazywały na to, jaki to jest supermarket, zawiesić swoje, czyli nasze, i potem to wszystko posprzątać. I także oni potrzebowali godzinę przed zdjęciami i godzinę jeszcze przed tą szóstą, więc myśmy mieli skrócony czas zdjęć.
No i koncepcja była generalnie taka, żeby to było w miarę monochromatyczne wszystko. To znaczy wiadomo, że w supermarkecie jest feria kolorów i trudno nad tym zapanować. Usuwaliśmy właściwie wszystkie przedmioty czerwone, żółte, pomarańczowe z kadru. Szliśmy w niebieskość, zieloność, w szarość, w takie... No żeby ten supermarket miał jakiś swój przewodni kolor.